Koronawirus jest jednym z wielu wirusów występujących na świecie, a wirusy odpowiedzialne są za bardzo różne choroby. Jedne wywołują na przykład grypę, inne ospę wietrzną, jeszcze inne biegunkę. A jaką chorobę wywołuje koronawirus, o którym mówimy? Na to pytanie z pewnością znają odpowiedź dzieci. COVID-19. COVID-19. A skąd to 19? No bo ten wirus już jest w dużo miejscach, dlatego jest 19. Dużo krajów. Pierw musi być kaszel musi często mieć bardzo, bardzo się źle czuć i nie może oddychać. Zapalenie płuc i gorączka. I gardło. Ja kiedyś byłam chory. Ja miałam kiedyś gorączkę straszną. Ja kiedyś miałam zapalenie płuc i to jest najgorsze. A ja kiedyś miałam gorączkę, miałam katar, psikałam. Psikałaś? Psikłaś. Miałam ospę. COVID-19 to bardzo ważna sprawa, no bo COVID-19 jak koronawirus to jest. Czyli, że takim jakby, że COVID-19 się zwiększa, ma jeszcze więcej tego COVID-a, to wtedy wiadomo, kiedy trzeba mieć kwarantannę. A ja miałam różne choroby, ale nie COVID-19. No to właśnie, no to powiedzcie, skąd my wiemy, że ktoś ma COVID-19? Musi mieć objawy takie, musi mieć gorączkę, musi się źle czuć, musi mieć zapalenia płuc i musi nie oddychać. I wtedy dopiero chodzi się na badania i te badania sprawdzają, czy ma koronawirusa. No bo naukowcy robią szczepionki na koronawirusa i testują to na ludziach. No bo można przed nią umrzeć. No, a jak się umrze, no to nie będzie fajne. Ten koronawirus nie jest miły, nawet jak ma koronę. On bardzo jest niemiły, bo ma dużo choroby. COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, czyli jak już wiemy, jednego z wielu koronawirusów. Przebieg tego zakażenia bywa bezobjawowy albo łagodny, ale bywa też bardzo ciężki. Wtedy potrzebna jest pomoc lekarza lub nawet pobyt w szpitalu.